Bóg rzekł Abrahamowi: zabij syna swego. Abraham rzekł: Boże, chyba cię pogięło. Bóg mówi: nie. Abraham mówi: co? Bóg rzekł: zrobić jak chcesz, ale przemyśl to, bo następnym razem lepiej uciekaj, jak przyjadę. Abraham spojrzał i pyta: co to dziecko nakładę? Bóg rzekł: jedź tam na 61. autostradę. Więc Gutkowicz Rzeszowa trafiło wciąż z nosa. Mopskie chciało dać mu nawet na papierosa. Spytał się biednego Wacka: gdzie podziać się mam? Gutek mówi: słuchaj, jest takie miejsce, które znam. I Wacek mówi: dawaj prędko, sprawa jest nagła. Wacek tylko wskazał za pomocą swego gana: tą drogą jedź 61. autostrada. Pan Alfons Paluch powiedział królowi Ludwikowi: ma tysiące skrzypiec, ale żadne z nich nie stroi. 40 czerwono-białych skarpetek, ale żadna do pary. Nie wiem, czy mogę się pozbyć tego chłamu, stary. I król Ludwik mówi: poczekaj, niechaj obszaje sprawę. Tak myślę, że damy z tym wszystkim łatwo radę, jeżeli zabierzemy wszystko na 61. autostradę. Piąta córka 12 nocy powiedziała pierwszemu ojcu, że ma jakieś kłopoty. Moja cera mówi: jest nadzbyt biała. On mówi: pokaż się świetle. O, widzę, że to działa. O, rzeczywiście, muszę przekazać drugiej matce te rewelacje. Druga matka była synem numer 12 i oboje byli na 61. A to stranie! Stary hazardzista był znudzony do cna. Próbował rozpętać wielką wojnę na cały świat. Znalazł menedżera, który omal nie zemdlał z wrażenia. Człowieku, nigdy nie byłem częścią takiego przedsięwzięcia, ale tak myślę, damy z tym łatwo radę. Położymy trochę wywielaczy na słońcu, na trawę i wyślemy na 61.